Hej. Jesteśmy na wyjściu. Zobaczcie, tak wygląda tutaj wyjście metra. Tutaj Chinki przychodzą. Słuchajcie, kupują różne rzeczy. Turystów dużo. A ja jestem, idę w kierunku opery teraz. Widzicie, ludzie się biorą i tutaj spotykają z kimś tam. Zobaczcie, biegają dosłownie, żeby... A tu gość chyba coś sobie pisze albo żebrze, chyba żebrze. Raczej on nie wygląda na żebraka, ale to wszystko jest możliwe. No co, no haszysz gdzieś czuć. Zobaczcie, nowa Toyotka. Tak wyglądają ich puble, śmietniki. Zobaczcie, widzicie? O, proszę, tak wyglądają śmietniki we Francji. A ja idę na kolację do restauracji. Przyjechałem z Paryża, już się widziałem akurat. Koło dworca spotkanie się niesamowite. Jakby na mnie czekał. Z Grześkiem się spotkałem. A co tutaj? Wypadek się stał. Albo popsuł się samochód, bo trójką zostawiła. Już ściągacz przyjechał, widzicie. Pokazuję wam to. Renault Assistance. Renault wykupiła pewnie. I będzie... Albo to kosztuje 150 euro, 135 najtaniej. Albo miała Assistance i jej ściągnął. Pyramid Metro. Tu jest Royal Opera Cafe. Restauracja, no i idziemy. Ludzie już drugie stoliki, przedtem były jedne. Dwa te zestawili. A ja idę do innej restauracji, to jest Brasseria Restauracja. Kolacyjki, a na Ukrainie wojnę. Niektórzy w ogóle nie będą mogli jeść, bo będą całe życie bez nóg, amputowany. Depresja, trauma w narodzie. Chcieli wziąć, rozpętać. Dziwne, że tutaj nie widzę, zawsze drogę znam. A słuchajcie, przyjechałem, komuś źle poinformowałem. Pomyliłem się, czy nie pomyliłem się. Stację przejechałem, dwie Concorde i Tillerie, bo była zamknięta. Wróciłem się, też zamknięta. Tu zawsze takie są samochody stały, albo trzy nawet. Nie ma dzisiaj, a tam za rok, do której ja idę, wiecie, do takiej. Muzynek jedzie, widzicie, najszybszy transport, pod prąd się jedzie i jeździ. A ja co, proszę Państwa? Wszystko zostawiłem, torebkę znalazłem, zeszyt wziąłem z wierszami, piszę nowe wiersze. Angorę wziąłem do czytania, nawet nie miałem możliwości czytać Angorę. Angory widzicie, abyście chcieli zobaczyć do czytania. I kolejne wiersze piszę. Jakie będą? Zobaczymy. Tutaj butelka od wody. I zobaczcie, kolejne wierszyki, już cztery nawet ułożyłem. Nie to, żebyście myśleli, że nie piszę. Nowy zeszyt. Od wczoraj już cztery wiersze ułożyłem. O kafe. To mi da skrzydeł, co? Tutaj stoi kolejka zawsze. Tu jest chińska czy japońska restauracyjka. Tu zawsze kolejka jest, jak się idzie, wiecie? Tu zawsze jest kolejka. Jedzą. Widzicie? Kolejka, ludzie czekają do kolejki. No, najfajniejsze trochę. Jak samochodem przyjeżdżamy? Widzicie, o tutaj jest inwalidzkie. Dzisiaj by się zmieścił, mały samochodzik, więc się zmieści. I tam idę. I tam już zaraz moja restauracja. I inni. Z Litwy, Ukrainiec. Rashid może będzie, Juan być może będzie też. Dawno mnie tu nie było, półtora miesiąca, po prostu chodzi o to, żeby swoje ścieżki stare wiedzieć co. O, ludzie się ubierają na ulicy. No nie wiem ile tu jest, to no krótki filmik, 4 minutki.